lewo i potem w prawo, czyli łapę od razu skrajny pas prawy. Przy zakazie zawracania prosto. Nie, nie, one powinny być. Zakaz, ale nie po tej stronie. Nie po tej stronie jest. Prosto, to koniego prosto. Mamy pierwszą tablicę. To jest 15. Teraz przy znaku zakaz skrętu w lewo jedziemy prosto. Ale chodzi o to, żeby jak najdokładniej odzwierciedlić trasę, którą chciał autor, żebyśmy przejechali. Tak, czyli jedziemy prosto. Aczkolwiek, haj, dywizjonu 303, to nie jest dywizjonu 303. To jest jakaś hery. Natomiast chyba ta następna może być, bo tam jest ulica. Tak. Tam, gdzie ten rowerzysta. Dywizjonu 303, teraz skręcam w prawo. A taka nowa ta ulica, chyba nie było. Ja jej nie pamiętam. Jedziemy aż do trójkąta, na którym skręcimy w lewo. Prawo pierwsze, to trzeba szukać. Tablica? Tablica. Prawo tutaj, ten. 27. Tak. Co dalej? No i tu musimy sobie zaplanować. Znaleźliśmy się w punkcie 70. Znaczy tu nie ma gdzie pchać. Pojedź tam, jest jeszcze wolne trochę miejsca. Bo tu i tak chyba trzeba wyjechać tam. Bo to jest, już wiem, tu. A tu mamy wyjechać. Tak, bez przelotu. No, tak. Ok, czyli teraz tak, znaleźliśmy się w punkcie 70. No, mamy dojechać do 70. I mamy wyjechać, tu jest drogą, bez, czyli... Nie, to nie jest jeszcze chyba punkt 70, bo my dopiero z natury mamy do niego najechać. My żeśmy tu chyba skręcili. Okay. I jedziemy tu. Jak będzie tam, taka jak sytuacja, dojazd, to my wyjeżdżamy tu i jesteśmy wtedy, robimy wyjazd 70. Dobra, a i tu jest ten, ale właśnie, tu jest punkt 70. Okej, okay, i tu w lewo. Wyjeżdżamy w lewo, tak. I teraz musimy znaleźć najkrótszą drogę. I teraz chyba tu jest bliżej, nie? Tu jest bliżej, tu i tu. Tak, tu i tu. Tak. Bo tu jest złamanie, a tu jest kąt ostry. Tak, no. To tak. Uwaga, coś jedzie. No, dobra. Czyli tu w lewo. Tu w lewo. W lewo? Tak, w lewo. Teraz tu gdzieś będzie w prawo, ulica Długa. Tu? Pewnie tak. Jak będzie można skręcić w lewo, to skręcimy. Wyjeżdżamy w prawo. Wiesz co dalej? Tak, potem 90 mamy wyjechać z powrotem, czyli tu. I potem znowu jeszcze raz tak samo 80, a potem 100. Sprawdzasz, która jest najkrótsza? No na razie wydaje mi się, że nie ma tak. Żadnych strzałek kierunkowych. Nie, nie widzę. I teraz tu jedziemy, to tutaj w następną jest 90, wyjeżdżamy tu z powrotem Długą. I potem jeszcze raz 80, czyli robimy kółko takie. I potem do 100, czyli tu i tu. A nie, nie, a nie tu i tu, haha, nie tu i tu, nie tu i tu. To jest pierwsza pucha. To jest 90, nie możemy przez nią przejechać drugi raz.
już następną tablicę widzę. Tak, a gdzieś, aha, musimy, i tam jest skrzyżowanie, tak, no to dobra. I gdzie? Na skrzyżowaniu? Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Prawo, 99. Z ulicą Długą i tu skręcamy w prawo. Tu w prawo, tak. Tak. I, i wykonaliśmy manewr tego wyjazdu 90. Chcę planować dojazd do Stu bez przejeżdżania przez 90. Aha, no to musimy, jak wyjeżdżamy 80, tak. Czy to jest dla Ciebie główniejsza? Tak, to jest. Co mam z niej zrobić? Skręcić masz w prawo. Przejeżdżamy przez 90, tak? Tak, 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 tak. Czyli teraz, gdzie teraz? Teraz jeszcze raz jedziemy tu w prawo, bo tak. Wykonujemy to 80, wyjedź na wschód. Czyli teraz musimy jechać aż tu, do tego 170, czyli tą pierwszą zostawiamy. Czyli tu bierzemy jeszcze raz, to było 99, a? A jedziemy dalej prosto. Dobra, tylko musimy też mówić. I za, czekaj, ile? Za jakieś 250 metrów będzie następne skrzyżowanie i tam skręcamy w prawo. Gdzie jest 170? Tam już widzę jeszcze rąba. Jakieś skrzyżowanie będzie po drodze? Nie, tu tego rąba, co mamy. W prawo. Mhm. I to jest nasza tablica, czy nie? Dobra, tam jest nasza tablica. Dobra, jedziemy na jazd na 100. Robimy teraz najkrótszą drogą. Właśnie, jeszcze szukajcie tej alei dębów. Jakoś Kasia zauważa jakieś nazwy aleja dębów. Tu w prawo, tak? Tak, w prawo. Teraz jakieś 300-400 metrów powinno być takie skrzyżowanie trochę przekoszone. Najpierw będzie odejście w lewo, potem w prawo i my w to prawo będziemy wjeżdżali. I teraz nie jedziemy po kiełbasie, bo jedziemy po mapie. Ale dobra, ale gdzie mam jechać? Masz skręcić w prawo. Prawo. Tak. Na pewno. Tak. Prawo, tak, właśnie takie przekoszone, że najpierw była trochę w lewo, a my w prawo. I teraz... Teraz na następnym skrzyżowaniu dojeżdżamy do punktu 100 i musimy skręcić w lewo, żeby pojechać tak jak chciał. Czyli tu w lewo? Tak. Dobra, i teraz jedziemy, wracamy na naturę. Jedziemy dwa skrzyżowania na oborze w prawo. Teraz mamy dychać tu, więc
pytanie, czy tu, czy tu? Tu jest dalej i się tak. I do dołu, za, nie? No, czyli na pewno prosto i przez to tędy tu. Tak. No to jedziemy tu prosto jeszcze, tak? Bo teraz długa z ulicą chyba przejazd. Tak, z ulicą przejazd, to tu prosto. Prosto. Tak, zachowaj jakąś tam ostrożność. Nie musi być szczególna. Masz tu skręcić w prawo. Tu? Tak. Wprost teraz na skrzyżowaniu mamy punkt stop, przez który przejeżdżamy na wprost. Tu jest punkt stop. Przejeżdżamy na wprost. Tu będziemy mieli jakiś... Gdzie mam skręcać teraz? Masz już poczekaj, 60 ile? 7? 67. Masz pojechać tam, czyli lewo i prawo od razu. Teraz kawałek z 500 metrów, może 400 i będzie punkt 110, z którego mamy wyjechać bardziej w prawo. Kolejną tablicę widzę. Dobrze. I mam, rozumiem, nie po kiełbasie, tylko czy teraz mam skręcać? Teraz masz skręcić. Ta tablica nie jest nasza. Tak, 110. I teraz? To jest na trójkąt. Tak. Tak. Tu mamy tablicę 52. Dokładnie. Dobra, i to będzie 120, to będzie taka daleko. Czyli tak nie. Teraz cały czas prosto. Tak, tu jedną zostawiamy, tą zostawiamy z lewej, jedziemy dalej prosto. Orzeszkowa. Dobrze, dobrze. Ty mi się nie przejmuj. Lewa raz. Czyli tu jest druga z lewej, którą zostawiamy, Orzeszkowej. I w trzecią teraz z lewej będziemy skręcali. Tablica? Nie, nie dojeżdżamy. No nie dojeżdżamy do niej. Ona jest za skrzyżowaniem. Nie, ona jest za skrzyżowaniem. Nie bierzemy jej. Nie. Dobra, i wyjechaliśmy. I teraz jest natura prawo, natura lewo. Tutaj nic się nie da zrobić. Tu jest natura prawo. Szupena. Lewo. Do usza puść. Już nie uważaj, bo to jest tak krzywo strasznie. Dobra, i teraz do 130 mamy wrócić. A nas wyrzuciło, aha, gdzieś tutaj. Wiesz jak jechać, czy się zatrzymać? Czekaj, no to patrzmy. Chopina jechaliśmy, teraz skręciliśmy. Tak, to jest prawdopodobnie ta. Czyli teraz 130 najbliżej, stojąc powiedzmy tu. To będzie tędy. Potem jeszcze Sienkiewicza. Tak, potem Sienkiewicza i... Sienkiewicza i trzecia będzie. No i co, i czekaj, tędy, ale poczekaj. Nie, no tędy jest bliżej, bo tu jest krócej niż tu. Tu jest, widać, że tu jest krócej. Tu jest... 130 mamy wyjechać. I trzecią chyba skręcimy w lewo i na 130. No tak, tak. Czyli tutaj, tak jak Bartek. Tak. Tak, instruktor to chyba wie, nie? Zresztą on tu pewnie jeździ z tymi kursantami. To jest ta kulica, uważaj na pana dziadka. Jakieś 32. Sponsorowany. Na oporze w lewo. I teraz będziemy brali tamtą tablicę, co już widzieliśmy. Ciuś. Aha, taki sznabur urzony trochę taki. Bo mu jeżdżą pod domem. I to będzie opór lewo. Tablica teraz do wzięcia, to już ją widzieliśmy prawie. To już była w obrótku. 96. My, bo teraz do 140 mamy po prostu dojechać. Na 140 jest gdzie, bo ja go...
podniesienie. Dobra, jedź po prostu. 400 to jedziemy prosto. Przez 120 możemy strzelić. Znaczy byliśmy 120. To teraz następna po lewej będzie Raymonda. I potem będzie 140. Mamy po prostu do niego dojechać, a potem ze 150 wyjechać do góry. Czyli jechać, wtedy jedziemy po prostu prosto. Cały czas prosto. Tak, bo 140 jest na tej drodze, którą teraz jedziemy. Teraz jest ulicą Kowala. Tak. Teraz będzie skrzyżowanie w prawej stronie z ulicą na skraju i to będzie 140. Nie, który mamy po prostu osiągnąć i jechać dalej do 150, a 150 jest w linii prostej dalej i dalej jeszcze. Czyli tu chyba było na skraju, to było 140. Tam przez rondo jakby na... A, nie da się pewnie na wprost, ale naszym zamysłem jest przejechać przez to rondo na wprost. Tak całkiem na wprost, ale już pamiętam. Chociaż nie powinienem, że się nie da. Czyli co robimy? No jedziemy prosto na razie. Teraz już mówiliśmy 140 już i teraz ze 150 mamy wyjechać do góry na stare Babice. I chcemy pojechać tam na wprost, tak jak te samochody są zaparkowane. Ale niestety to fizycznie jest niemożliwe, więc jedziemy tam. Teraz ze 150 tu jest. Czy to mam gdzieś skręcić? Nie, jechać prosto. Tak. Mamy tak, 48. A siadaj, masz dobry ruch. I teraz tu jedziemy tam w prawo do góry, tak znaczy no w prawo generalnie. Dobra, teraz. Aha, dobra. I to jest, osiągnęliśmy punkt 150, wyjechaliśmy tak jak było trzeba. Teraz z natury mostek i za mostkiem w lewo. Od razu za mostkiem? Tak, to wygląda na mostek, nie? No, tak. No to w lewo. W prawo. Przepraszam, w prawo. Jest tak. Droga? No jest. I on coś mówił od razu bez przelotu. Ale ja Dębów Katyńskich mamy. Powstała dla upamiętnienia ofiar polskiej Golgoty Wschodu. I to są te dęby tutaj, tak? Bo no. Czekaj, przy każdym jest jakiś napis. No. Co było napisane? Zwróć uwagę. A nie, to nie jest ten bez przelotu. A nie, a tu jeszcze dalej, za zakresem są. Ja w sumie stój, no to... No dobra, to będziemy liczyć, wracając. 39. Tu zawrócić, rozumiem. Do pamięci ofiar. Tak, 2010. Uważaj, bo tam mamy dziewczyny na ten, nie wiem, czy one się patrzą. Tu jest prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Tu jest też zamordowanego w Katyniu. Tutaj patrz, Paweł, co masz? Katyń. Katyń, nie, jestem przez LKWD. Dobra, i teraz w prawo będziemy, tak? Czekaj. I teraz my stąd... To z tej tablicy też, prawda? Spisywaliśmy. Tak. Ze 160 mamy wyjechać do dołu. A, stąd. Czyli w lewo, tak, uważaj. No dobra, dawaj. No dobra, jedź. Nie no. O, ktoś inny jedzą, no. Na oporze w lewo. Wiesz co? No właśnie stój, znaczy weź wycofaj tyłem do tej bramy. Wycofaj tyłem do bramy. Dobra. Bo wiesz co? Bo tak, bo my żeśmy przyjechali przez to. Mamy dojechać tu. Pytanie, czy tak, my byliśmy tu i tu, a czy nie bliżej było tu było. I tu? No właśnie, to wracamy. Tu biorę lewo teraz. Tak. Zawracamy. Dobra, czyli przy tym kościele w prawo. Tak.
rondzie w lewo. Tablica? 92, tak? Tak. I teraz jak mam jechać? W lewo na rondzie. Na rondzie w lewo. Nie. A co? To jest coś z rondami? No bo może być pytanie, ile było rondy. Co najmniej dwa. Na skrzyżowaniu warszawskiej z Prusa jest punkt 160 i my przez niego przejeżdżamy. To jest warszawski. No tam jedziemy, a po lewej za jakiś czas, ale to jeszcze chyba spory kawałek, będzie dochodziła Prusa. 160, przejeżdżamy go dalej prosto i teraz mamy dojechać do punktu 170, który jest przy ulicy Piotra Skargi. Po prostu go tylko osiągnąć i moim zdaniem powinniśmy skręcić na nim w lewo w celu kontynuowania jazdy w stronę punktu 180. Tak, jak będzie znak zakaz skrętu. Tablica. Tak, widzę. Jak będzie zakaz skrętu 27, jak będzie zakaz skrętu w lewo,
w prawo, to jest, to my na nim skręcamy w lewo i zerujemy licznik. A jak się zeruje licznik? No dobra, powiedz ile jest. Nie widzę. Uważaj, bo tu jest chyba czerwone, czy nie? Czerwone, zielone. Okej, okay. I teraz 3 km. Udało ci się zerować? Te 3 km będzie zjazd na Bielan i mamy tam zjechać. Ile masz? 2,400. Okej, coś się coś będzie. W Bielanie 2,5. No i akurat za 500 metrów jest zjechać. Teraz kolejny 3,700. Będzie drugie powtórzenie, że no jak na Bielany jechać. Pewnie któraś z tych tablic tu na górze teraz. Poczekaj, poczekaj, nie, prosto. Co, jeszcze raz? Nie, już okej, jedziemy. Bo to jest, tam był raz zerowanie tylko. I teraz dalej ciągła ta, że tak się wyrażę, kilometraż ciągły 4,5. Będzie strzałka na BMO. Tu lewego? Nie, tutaj będzie. Tu już lewego się trzymaj, tak. I tu masz... I tu jest właśnie, i tu jest ta niebieska tablica BMO, bo tak jak jest narysowane, skręcamy w lewo. Jest 4,5. Dobra, i teraz przy znaku uwaga, przejście dla pieszych w lewo. Tylko jeszcze tą tablicę jedną weźmiemy. Uwaga, przejście dla pieszych chyba. Tak, uwaga, przejście dla pieszych. Czyli tu w lewo? No, no możliwe, oczywiście. Czyli ta tablica po prawej stronie. Tak. Teraz dwa razy prawo. A no tak. Raz prawo i drugi raz prawo. Tablicę? Tak. Tutaj w krzakach żadna nie leży. Czy jest ten, jak jest zjazdem? Nie, nie no, gdzie tam wjeżdżamy? Nie wjeżdżamy. A nigdzie wjeżdżamy. Czyli wjeżdżasz na ten czas po drugim etapie, tak? Czy jak nie, nie, jak będzie nasz czas, to trzeba dopiero. A no tak, a my mamy 20 minut.